Korea Północna wraca do starego siebie i do dobrej formy testując nowe pociski CRUS w ciągu tego weekendu. Witajcie wszystkim, tu ja witajcie na Pozdrowsku KRLD, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. Witajcie w naszej mobilnej kwaterze głównej Pozdrowsku RLD. I wieści z ostatniej chwili: Korea Północna przetestowała nowy pocisk rakietowy typu KRUS. Testy odbyły się w weekend, sobotę i niedzielę. Pociski przeleciały według północokoreańskiej agencji prasowej około 1500 km i. Uderzyły w założone cele. Nie ma informacji o tym, żeby Kim Jong-un był obecny na testach tej nowej broni strategicznej, ale oczywiście pojawili się tam ważni urzędnicy państwowi. W zeszłym tygodniu była parada wojskowa z okazji 73. rocznicy założenia Korei Północnej, i na tej paradzie nie było. Zaprezentowanej żadnej broni rakietowej, żadnych takich potężniejszych rakiet, balistycznych pocisków nie pokazywano za bardzo. Ta parada była bardziej skierowana na wewnętrznego odbiorcę w Korei Północnej, dlatego tam pojawiły się na przykład pojazdy Straży Pożarnej oraz różne jednostki ratownicze oraz jednostki rezerwy takiej e, lokalnej wiejskiej. Więc chyba nikt się nie spodziewa, że Korea Północna nagle przez weekend odpali nowe pociski. W ostatnich miesiącach i latach Korea Północna raczej nie testuje takich pocisków dalekiego zasięgu, żeby nie prowokować Stanów Zjednoczonych. Pamiętacie, były te rozmowy między koranczkami a Amerykanami już dawno, dawno temu, gdy Kim Jong-un spotkał się z Trumpem i tam w Prawda, Korea Północna obiecywała, że nie będzie testowała tych rakiet. Są także nałożone różne sankcje ONZ-u na Koreę Północną i Koreańczycy wiedzą, że jak będą odpalać kolejne takie potężne rakiety, no to znowu mogą mieć dowalone kolejne sankcje, więc chyba tego unikali, a, a także po prostu nie chcieli prowokować Amerykanów w ostatnich miesiącach. Ten test... To jest jednak coś zupełnie nowego. Korea Północna przetestowała nowe pociski typu Cruz. Tego wcześniej w ogóle nie pokazywano na żadnych paradach wojskowych. Są dostępne tylko dwa zdjęcia z północno-koreańskiej gazety Rodon Simon, i przedstawiają one ciężarówkę, z której wystrzelono pocisk typu Cruz. Jest to taka rakieta balistyczna. Sterowane. Nie wiadomo, czy te pociski są w stanie przenosić głowicy nuklearnej. Nie ma wielu informacji na temat tego nowego typu broni, więc nie jesteśmy w stanie tutaj tego potwierdzić. Jest to jednak ewidentny krok naprzód, jeśli chodzi o północno-koreański program rakietowy. Koreańczycy starają się rozwijać swój program rakietowy w różnych sferach, różnych właśnie pocisków krótkiego, średniego oraz dalekiego zasięgu. Tutaj nawet mamy pociski balistyczne zdolne przenosić głowicy nuklearne, a nawet kilka głowic nuklearnych. Tak? To wszystko razem z połączeniu z łodziami podwojennymi, które mogą przenosić także głowice nuklearne. Te pociski SLBM były już pokazywane na ostatnich paradach wojskowych. One mają służyć odstraszaniu potencjalnych agresorów na Koreę Północną. Pamiętajcie o tym, że jak was straszą w mediach, że Korea Północna strzela rakietami i tak dalej, to wcale nie oznacza, że Korea Północna nagle zacznie odpalać te rakiety, nie wiem, zrzuci bombę atomową na Tokio, Waszyngton czy Seul. To tak nie działa. Korea Północna posiada tą broń w celu mm, odstraszania, żeby nikt ich nie zaatakował. Ja wiem, że ktoś zaraz mi założycie, że Emil Broni Korei Północnej jest piraczym reżimu, ale takie są fakty, więc no, na logikę to wejście, prawda? Koreacy zdają sobie sprawę, że gdyby odpalili takie rakiety w kierunku jakiegokolwiek sojusznika Stanów Zjednoczonych, to Amerykanie by ich zbombardowali kilkudziesięcioma głowicami nuklearnymi i nic z Korei Północnej by nie zostało. Oni nie są samobójcami. Celem władz Korei Północnej jest tylko i wyłącznie przetrwanie i utrzymanie się u władzy, więc no nie będą popełniali samobójstwa zbiorowego, prawda? Natomiast gdyby ktoś ich spróbował zaatakować, to oni mają teraz do wy wykorzystania w celach tych obronnych cały arsenał właśnie takiej broni strategicznej oraz nuklearnej, co powoduje, że gniała, raczej nikt nie będzie myślał o tym, żeby atakować Koreę Północną. I taki jest właśnie w tym wszystkim cel. Według północno Koreańskiej Agencji Prasowej przez dwa dni były Odbyły się różne testy tego nowego pocisku, m.in. statyczne testy silnika oraz także test już w locie. odpalona rakietę, przeleciała 1500 km przez 7580 sekund, sekund i uderzyła w założony cel. Prawdopodobnie rakieta ta została odpalana na terenie Korei Północnej Japończycy, nie wykryli żadnego testu w przeciągu weekendu. Ja się dzisiaj obudziłem w poniedziałek o 6 rano tutaj w Japonii i dopiero wtedy przeczytałem newsa o tym, że jakikolwiek test się odbył. Gdyby Japończycy wykryli te testy przez weekend, to prawdopodobnie ten news by się pojawił zdecydowanie wcześniej niż dopiero teraz po publikacji przez północno-koreańskie media informacji na temat testu. Więc albo Japończycy tego w ogóle nie wykryli, albo stwierdzili, że no, nie było specjalnie powodu, żeby tą informację opublicznić. Korea Północna stara się rozwijać także ten nowy właśnie program rakietowy. W 2017 roku były pokazane zdjęcia z północno-koreańskich testów, takich właśnie rakiet typu Cruz, trochę, trochę innej rakiety i wtedy właśnie strzelano tymi pociskami w makiety statków na Morzu Koreańskim. Nie. Więc trudno teraz powiedzieć, czy ten nowy pocisk jest o wiele, wiele bardziej zaawansowany, jakie ma systemy naprowadzania. Prawdopodobnie ma po prostu taki prosty system naprowadzania za pomocą systemu GPS. Tego typu testy to jest oczywiście próba zwrócenia uwagi Stanów Zjednoczonych. Tak samo niedawno, dwa tygodnie temu, Korea Północna podobno wznowiła znowu produkcję materiałów rozszczepialnych w reaktorze atomowym, te materiały Szczepana mogą być oczywiście wykorzystane przy produkcji broni nuklearnej. I Koreańczycy chcą w ten sposób zmusić Amerykanów do podjęcia negocjacji, żeby zdjąć sankcje międzynarodowe z Korei Północnej. Pamiętajmy o tym, że Koreańczycy nie zgodzą się na oddanie całej broni nuklearnej bez zdjęcia wszystkich sankcji, bez pełnych gwarancji bezpieczeństwa dla KRLD. Więc tutaj znowu pewnie będziemy w impasie, bo Amerykanie nie chcą się tutaj w żaden sposób zgodzić na jakiekolwiek ustępstwa i Najpierw oczekują pełnej denuklaryzacji i dopiero wtedy zdejmą sankcje, dopiero wtedy będzie mowa tutaj o jakichś gwarancjach. Więc prawdopodobnie no nic z tych rozmów nie wyjdzie, jeśli obie strony będą tak samo uparcie po prostu stały przy swoich racjach. W trakcie parady mogliśmy także zobaczyć, jak Kim jong się ostatnio zmienił. W ostatnich miesiącach tego nie było dużo spekulacji na temat zdrowia przywódcy KRLD, ponieważ bardzo schudł. I na niektórych zdjęciach wyglądał naprawdę bardzo, no aż źle, po prostu zbyt chudy był momentami, aż mu ciuchy po prostu zwisały e, na ciele, co doprowadziło do wielu spekulacji, że jest bardzo chory albo no przeszedł jakąś operację. No trudno powiedzieć jak było naprawdę, ale teraz wygląda lepiej, faktycznie z wydaje się mieć więcej energii, wygląda lepiej. I co się stało? Czy był chory? Nie wiadomo, a może to właśnie po prostu specjalnie no, lekarze Kim jong na namówili na jakąś taką lepszą dietę, żeby po prostu no, był zdrowszy, no, bo jednak duża nadwaga raczej no, nie pomoże e, Kim jong panować długo nad Koreą Północną, więc może, udało mu się, więc może udało się lekarzom przekonać go do zdrowszego trybu życia, a może jest to też taka po prostu forma... Propagandę wewnętrznej, żeby pokazać mieszkańcom Korei Północnej, że nawet nasz przywódca tutaj tak cierpi, tak jest mu ciężko, prawda, schód strasznie jest, teraz jest ciężka sytuacja gospodarcza, żywnościowa w Korei Północnej. Tutaj nawet nasz szanowny marszałek Kim jong także raz z wami cierpi. Może trudno tutaj określić do końca, jak to będzie, jak to jest. Jedno jest pewne, jeśli Korea Północna dalej będzie odpalała kolejne rakiety, to już wkrótce dobijemy do 100 tysięcy subów na kanale. Pozdro z dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał od tylu lat, myślę, że za jakiś czas uda się w końcu wbić te 100 tysięcy. No to jest a, taki wiadomo dla każdego youtubera taki cel, do którego się dąży i naprawdę byłoby super, jakby się udało to zrobić, no bez spiny, bez spiny. Ale no, na pewno będę szczęśliwy, na pewno będę bardzo szczęśliwy. Jak widzicie, ja teraz podróżuję po Japonii moim kamperem, przez to troszkę mniej wrzucam materiałów na ten kanał, bo skupiam się bardziej na streamach na Twitchu z Japonii oraz na rozwoju naszego kanału iQMyt, który także już dobija prawie do 100 tysięcy. Więc będzie podwójna, podwójny jubileusz, może nie wkrótce. No. To widzimy się już wkrótce. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!